Witam serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Stelmach Motovlog. Tak jak obiecałem, dziś przedstawię Wam funkcję chińskiego radia do samochodów typu 2DIN. Radio kosztowało niecałe 400 zł. Pokażę Wam, co ma, jakie funkcje, co można zainstalować. Robię ten test w rękawiczkach, ponieważ wtedy nie zostawiają się palce na ekranie i mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. A więc zaczynamy. Jak widzicie, mamy niedzielę, godzina 11:20. Rozpoczynam ten testik lub prezentację, jak to woli. Odpalamy radyjko. Kurczę, odbija się trochę światło. Nie wiem, jak tu trzymać kamerę, żeby było dobrze widać. I tak, panel pierwszy, mamy zegarek i przyciski funkcji cofania, podglądania, jakie były aplikacje, zamykania tutaj ekranu tego, zegarek, a także funkcje do ustawiania Wi-Fi, Bluetooth, ekran, ustawienia i tak dalej, nie? Dobra, to jest akurat najmniej ważne. Na panelu głównym mamy wyświetlaną trasę, taki bajerek, rysuneczek tylko, i w kilometrach pokazywane jest w czasie jazdy prędkość. Oczywiście szczytywana z GPS-u, więc troszeczkę się różni niż na liczniku samochodowym. Mamy przycisk do ustawień, mamy ustawienia muzyki, różne parametry. Można od razu sobie zobaczyć, co to za Android 8.1 i tak dalej. DDR 1 giga, flash 16 giga. Ustawienia fabryczne po wpisaniu kodu, ustawienia pojazdu. Tym jeszcze się co prawda nie bawiłem. Ustawienia Androida, GPS, wykrywanie. O, w tej chwili stoję tu pod wiatą. To słabo, ale wykrywa. Sterowanie różnymi dźwiękami, jasność ekranu, ustawienia nawigacji, ustawienia kierownicy działa oczywiście wszystko. Tu można sobie loga pozmieniać i tak dalej. I inne ustawienia, jakieś tam pływające guziki i tak dalej. Dobra, to by było tyle. Tu wchodzimy do aplikacji. Mamy Bluetooth, muzykę, jakieś tam nawigacje, radio, mapy, Google. W tej chwili jeszcze nie jestem połączony z internetem, także mapy się nie wyświetlą. Mapa offline, nawigacja. No ta nawigacja trochę potrzebuje czasu, żeby się załadowała. Mamy także podłączone USB na przykład, nie? Tu mamy zdjęcia z GoPro. Możemy sobie po stronę, możemy sobie zdjęcia nawet powrzucać swoje różne. Back. Wideo możemy sobie też wrzucić. Muzyka. Widzicie, o, Filip Lato, Sun and Grace. Okej, pisz, kupiłem wszystko, a wciąż nie mam nic. No i działa, nie? O, można sobie tutaj wszystko pousuwać. Dobra, piston coś mi nie działa, nie mogę się połączyć, samochód się nie może połączyć przez OBD2, ale nie wiem dlaczego, i nie może się z telefonem połączyć te OBD. Dwie kostki próbowałem, nic nie działa, będę musiał o tym powalczyć. Sklep Google Play, YouTube podpala, zaraz Wam pokażę, jak Spotify jest, no wszystko możecie sobie instalować co chcecie. Aha, jeszcze nie jestem połączony, muszę się połączyć z telefonem. Czyli tak, włączamy Bluetooth, włączamy Wi-Fi, wszystko powłączam, bo nie pamiętam, to tu trzeba włączyć. Router Wi-Fi, przekazywanie,
internetu, przekazywanie internetu z telefonu do radia. Nie wiem, czy on się teraz połączył, ale powinien się już połączyć lada moment i zobaczymy, czy będzie. Dobra, mamy internet połączony, jak widzicie. Na przykład możemy wpisać, o, radia internetowe szukałem, możemy wpisać na przykład pogoda i szukamy jakiejś pogody, zainstalujemy sobie pogodę, dobra, na przykład tą pierwszą lepszą, instalujemy. Czeka na pobieranie. Możemy pościągać praktycznie wszystko to, co do telefonu lub tableta. Przypomnę, Android 8.1 w tym radyjku. Jest to takie najtańsze radyjko. Są nowe już wersje radii, nawet z Androidem 10. No ale to już nie bądźmy tacy bogaci. Już instaluję, ściągnęło. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wszystko hulać. Kurczę, odbija się tutaj wszystko w tym radyjku. Dobra, zobaczymy. O, pogoda. Tak, zezwól na dostęp. Temperatura, bla bla bla. Dobra, gotowe. No co jest? O, nie jest tu jakaś pogoda. Pobiera dane. No i wywaliło, że w Gdańsku. No super, dobra. Dobra, jest pasłęk. 10 stopni w pasłęku, zobaczcie, widzicie? No i tak mamy teraz w ten sposób pogodę w naszym radiu. Oczywiście tu u mnie to słabo radio odbiera. Na trasie jak jechałem, to dobrze gra. No ale niestety u mnie tu w miasteczku, jeszcze pod tą wiatą, pewnie jeszcze coś z anteną mam w tym samochodzie, tam coś zaśniedziałe i dlatego te radio tak nie wyłapuje tutaj stacji. A jakieś tam polskie radio łapie. Dobra, mniejsza z tym z radiem. Skoczymy w media. Nie wiem, co za muzyka się odpali. Jest lato. Ściszymy, żeby nie było tutaj zaraz blokady. Możemy sobie przełączać, oczywiście przełączę teraz podgłośnie z kierownicy, przełączę piosenki. No, widzicie, wszystko można ustawić. No, radyjko ma tutaj co? Ustawienie różne, można sobie samemu poustawiać, można już skorzystać z gotowych, takich tutaj jak rock, pop, jazz, klasyczne i tak dalej. Gra nawet fajnie, muszę wam powiedzieć. Powiem wam, że gra no dużo głośniej niż te oryginalne, co było fordowskie. Dobra, nie będziemy tutaj muzyki promować. Wyciszenie, tu ma wejście, cofnięcie do tego menu głównego, radio, mute, media, no to jest pendrive. Tu jest, jak wciśniemy, włączy się nawigacja, w tej chwili jest ustawione pod tym przyciskiem Google Maps. No i tak, tutaj mamy BT, czyli połączenie z telefonem, można do kogoś sobie zadzwonić. Tu można skorzystać z książki telefonicznej. Tu można, co tu można, spis połączeń, a tutaj jest jakieś, nic nie ma, dobra. Tu jeszcze co, ustawienia, jakiś tam muzyczek. Tu jest połączenie, akurat jest połączone z moim Galaxy. I ustawienia, CarBT i tak dalej, nie? Działa fajnie, rozmawiałem kilka razy już przez ten Bluetooth. Działa fajnie, nie trzeba używać telefonu, se wszystko w głośnikach elegancko słychać. Muzyczka się przycisza, jak ktoś dzwoni. Dobra, co dalej? Przycisk back, no to wracamy i przycisk, tutaj mamy tune, czyli te ustawienia dźwięku. Powracamy do menu.
Tak jak mówiłem, tutaj mamy różne swoje aplikacje. O, pogoda już się też pojawiła. Mamy YouTube'a. Na przykład zobaczymy, jak śmiga YouTube. O Jezu, w tych rękawiczkach włączyłem jakąś piosenkę, byle jaką. Nie chcę tego. O matko. Dobra, co tu sobie wyszukamy? Nic nie możemy wyszukać. To jest odcinek dla ludzi tak mocnych psychicznie, że nawet... Pozwolicie, że wezmę patyczek. Patyczek tam... To akurat w YouTubie jest tak słabo. No właśnie. Że nawet patyczkiem ciężko. Okej, okay, mamy już tego YouTuba. Co tutaj, na przykład muzyczkę sobie puścimy z YouTuba. Ostatnio słuchałem. Można powiększyć na cały ekran, zobaczcie, nie? Leci muzyczka. Można sobie przewijać. Normalnie tak jak na tablecie, czy w telefonie, nie? Bardzo lubimy. Dobra, chciałbym coś włączyć takiego. Co tutaj polecają dzisiaj ciekawego? O nie, Hitlera włączyłem. Nie chcę Hitlera. Cięcie. Dobra. Patykiem też ciężko się tu... Ja cię, no nie mogę tu nic ustawić. Dobra, wpiszemy. Nasz kanał. Damy ten samochodowy. O, i tu macie na przykład film o... Radio. Delikatnie. O montażu. A tutaj troszeczkę się pyk. O, i leci. I mamy filmik. Reszta jest zaczepów ok. Także ramka zdjęta. I teraz trzeba. Film w filmie. Odcinek w odcinku. No, także sami widzicie. Wszystko działa elegancko. YouTube też działa. Muzyczka taka przykładowa gdzieś tu była. Zaraz zobaczymy. To było pewnie. Widzicie, tym patykiem też tak śmiesznie działa. Lepiej palcem jednak, ale palec. Sam goły palec zostawia. Rozumiecie? Zostawia te ślady. Gdzie tu jest jakoś wideo? O, tu oni taki mieli już w radiu. Teledysk chiński. Jakoś nawet fajna jest, muszę wam powiedzieć. I takie to właśnie chińskie przeboje. Możemy sobie tutaj zapisywać w pamięci radia, albo tak jak mówiłem, na pendrive'ie, nie? Niestety nie ma te radio akurat nie ma wejścia SD karty. A i tu jeszcze mamy skrót radio, setting, wideo, bluetooth i odtwarzacz muzyki. Nie wiem, co wam jeszcze tu pokazać. To by było chyba wszystko. Radia internetowe także działają. No w czasie jazdy tam czasami buforuje, gubi te stacje czy coś, no ale działa to na pewno, nie? RMF-ka Kraków. Możemy, o, Melo Radio. Tok FM Radio. Będzie i dużo, dużo innych jest tutaj stacji, nie? Trzy rodziny mieszkać w jednym pokoju nad morze. Co jeszcze możemy tutaj wam pokazać? Mapy, kalkulator nawet jest, o, możemy sobie obliczać, ile pieniędzy nam zostało w portfelu. Ja korzystam teraz tak z nawigacji Hero Here, nawigator też taka sobie. No jeżeli jest podłączony do internetu, no to mapy Google. Najlepiej mi się na nich jeździ. Janosik oczywiście, pogoda, Spotify. O, chociaż tu jest jakaś pogoda. Już nawet nie zauważyłem, że jest pogoda. Pogodowy radar. No i jest faktycznie passwing. Tu pokazuje 9 stopni. No nie jest źle. Więc radyjko jak na razie mi się podoba.
Aha, jest jeszcze takie coś, że jak wrzucam bieg wsteczny, radio się wyłącza automatycznie, bo wtedy automatycznie przerzuca na kamerę cofania, której nie kupiłem, ale jednak zamierzam kupić kamerę cofania i będzie kamera cofania także montowana w tym samochodzie i będzie się wyświetlało tutaj, co się dzieje z tyłu w aucie. To chyba wszystkie opcje tego radia, które Wam pokazałem. Także jest możliwość połączenia z internetem przez telefon. Jest możliwość odtwarzania muzyki z USB, jest możliwość ściągnięcia różnych sobie aplikacji, z jakich tylko Wam się podoba, poprzez nawigację, poprzez internetowe radia, pogodę, YouTube, muzyka, wszystko co tam sobie życzycie, gry nawet można sobie instalować i sobie pośmigać na przykład pasjansa czy jakieś tam kuleczki, nie? To tyle by było na dzisiaj w odcinku o tym radyjku. Czas za chwilę składać ten film i wrzucać Wam na YouTube'a. Miał być ten film trochę później, w maju, ale będzie wcześniej, bo mi się pomyliły, kurczę, tygodnie. Myślałem, że to już jest końcówka miesiąca. Te dni teraz na kwarantannie takie same, tylko praca, dom, dom, praca, ogródek ewentualnie, no i nagrywanie w samochodzie, bo gdzieś pojechać to strach, bo to zaraz się będzie ktoś czepiał. A więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam bardzo gorąco do pozostawiania subów, lajków, komentarzy, pozytywnych oczywiście, te niepozytywne mniej widziane. I dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z jakiejś tam serii, jeszcze nie wiem jakiej. Narka.